Cześć, siemanko, moi kochani widzowie, moi najlepsi, najcudowniejsi widzowie. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Życia Gangstera. Zobaczcie, jak już pięknie sobie stantuje, widzowie. W ostatnim odcinku zrobiliśmy tak kozacką robotę, że widzicie, nowe siły weszły w Dwayna. Mamy kolegę detektywa, prawdopodobnie będziemy robić jeszcze lepsze akcje, grubsze akcje. No i widzowie, żeby takie rzeczy się działy, to w pierwszej kolejności zostawcie łapkę w górę i zostawcie subka z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego odcinka. I co? Słuchajcie, widzowie, za niedługo jest Dzień Dziecka. Jeżeli jeszcze nie macie prezentu na Dzień Dziecka albo chcielibyście mieć super prezent na Dzień Dziecka, to na ospano.pl jest wielka promocja na podkładki pod... Czekajcie, 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 bo wy się zaraz będziecie znowu ze mnie śmiać. To są podkładki pod myszkę i podkładki na biurko. Więc sprawdzajcie promocję na www.ospano.pl i cieszcie się po promocyjnej cenie fajnymi podkładkami z Życia Gangstera. Czyli możecie zobaczyć Dwayna, jak ucieka przed policją i strzela z Uzika razem z głupszym LG i Ethanem. No dobra, a teraz skończmy odwalać, widzowie, bo troszeczkę mi odwaliło. I tym razem nie odwaliło mi siano, bo nie mam siana. Jestem praktycznie spukany na Dwaynie, więc nie możecie powiedzieć, że Dwaynowi odbija szajba z pieniędzy. Jesteśmy biedni, widzowie. Ale widzowie, dzisiaj was zaskoczę, bo coś mi się w głowie urodziło. Urodził mi się biznes, ale o tym biznesie powiem wam zaraz, bo jadę teraz na Czekajcie, jeszcze muszę przecież wykonać telefon. Właśnie, to wam w sumie zaraz powiem o tym biznesie, bo musimy porozmawiać z Rexonem. No, z Rexem, wiecie, ten gościu z czarnego rynku, nie? Słucham. No, to ja słucham, nie odzywasz się. Nie odzywam się, bo ostatnio trochę komplikacji w życiu, problemy z pieniędzmi i głównie dlatego teraz mniej działamy. Fajnie, że mówisz mi to dopiero teraz, a ostatnio, no, nie fajnie między nami się robi. Mam problemy z mafią w Liberty City. No i jaki to ma wpływ na mnie? Ma ogromny na ciebie wpływ, bo zarabiają do mnie pieniądze. Mają problemy z policją i z inną szajką, więc będę musiał im pomóc. Przez dłuższy czas nie będzie mnie w mieście, więc też za dużo nie podziałamy. Ale jak tego nie ogarnę, to nasza przyszła praca może być cięższa albo nawet niemożliwa. Więc zobaczymy, co da się działać. Tylko, że wiesz... Ty teraz znikasz, miałeś mnie wprowadzić, a ja troszeczkę bez kasy zostaję, więc w sumie mam kontrofertę. No, śmiało. Z takiej racji, że tak się mają sprawy, no i ostatnio się troszeczkę nie dogadaliśmy, no w zasadzie i tak mnie nie będzie teraz stać, żeby wykorzystać ten nasz potencjalny magazyn. A jak się dogadywaliśmy wcześniej, to ja specjalnie spaliłem tam ten stary swój magazyn, żebyśmy, wiesz, mogli działać gdzie indziej, więc generalnie i tak nie ruszę z tymi towarami teraz. Co ty na to? A ja bym po prostu sobie sprzedał ten magazyn. Myślę, że nie ma problemu z tym. No. A ma co nam jakieś papiery od tego, czy coś, na kogoś to jest nabite, żeby się nie doczepili? To jest na jakieś fake dokumenty. Wiem, okay. Że tam jeden dowód tam chyba, który trzeba pokazać albo coś, to tam to w szufladzie gdzieś leży. To jest fałszywe, więc nic się nie stanie, jak zgubisz. No to tyle chciałem wiedzieć, to dzięki. To sobie to wykorzystam. Odezwij się do mnie od razu, jak wrócisz. Prawdopodobnie ja też mogę być na 2-3 dni potem niedostępny. Jadę też się spotkać z swoją rodziną, wiesz, dawno jej nie widziałem. No dobra, dobra. Tylko wyślij mi SMS-a, jak będziesz wyjeżdżał, żebym wiedział, że wszystko jest w porządku i że... No to wiesz, tak samo z tobą, że jak wrócisz, to zaczniemy w końcu normalnie działać, a nie. No jak wrócę, to wracamy do standardów. Może już coraz lepsze zlecenia czy coś. No to mam nadzieję. Dobra, ty jesteś w kontakcie. Na razie. Siemano. Mogę was teraz wtajemniczyć. Chodzi mi o to, że specjalnie chciałem od tego gościa wyżebrać to, żeby sprzedać ten magazyn, bo wpadłem na totalnie nowy pomysł na nowy biznes. Mam w planach zacząć kraść samochody i sprzedawać je do salonów. Wszystko będzie zależało teraz od rozmowy z tym staruszkiem. Pamiętacie, na ostatnim odcinku pojechałem do staruszka, którego gdzieś tam znalazłem, i gościu przebijał dokumenty. Nawet policjant z Gang Unitu wiedział, że on przebija te dokumenty, więc gościu musi być w tym naprawdę dobry. Sobie tak pomyślałem, a co gdybym temu staruszkowi zaoferował jakąś współpracę? Może byśmy razem zrobili jakąś naprawdę fajną kasę, a takie samochody fajnie się sprzedają. Wiecie co, widzowie? Nie chciałbym tego robić w Los Santos. To znaczy się, samochody będę kradł z Los Santos i z całego stanu San Andreas, ale nie chcę tych samochodów sprzedawać w Los Santos, bo jak sami dobrze wiecie, pan o w Los Santos urzęduje. Moglibyśmy to zrobić bardzo cicho i na przykład takie samochody wysyłać gdzieś do Liberty. Żeby złapać jakieś kontakty do Liberty, to będzie ciężko, więc musimy razem pomyśleć. Wy też, widzowie, pomyślcie, czy mam jakiś kontakt, który był w Liberty, oprócz tego gościa z czarnego rynku. Specjalnie mu o tym nie powiedziałem, bo też nie chcę, żeby on z nami działał. Twórzmy coś swojego, widzowie. Takiego totalnie odklejonego. A gdzie dziadzia? Dobry. Gdzie ten dziadek?
A to zapraszam. Cześć, Kojecik. Co, panie Fadur, ja mam wasze papiery? A, to ty, młody. No, cześć, dziadzia, to ja. A, cześć. Jak ta moja fura? A dobrze, brachy przebite. Tak, a dokumenty kiedy będą? Bo dokumenty musimy pojechać. Co, i jak, ciężko było to ogarnąć? Nie, łatwo. Co ty, dziadzia, tu mieszkasz? No, mieszkam. Co ty gadasz, stary? Przecież tu nie masz miejsca na życie, głupie. No jak nie? Kanapa wystarczy. Sklep mam naprzeciwko. Więc tam jest na wieś. Sklep z ubraniami też mogę się kupić. Znaczy kupić, tam są też ubrania, to mogę sobie też kupić jakieś wyjeżdżać. Co, to tą furą jeszcze nie możemy wyjeżdżać, co? A czemu nie? No nie wiem, no jak nie mamy dokumentów. Łapie. Tutaj szeryf przyjeżdża raz tak na ruski rok. No ale to co, jak to zrobiłeś z tymi blachami? Jakby na przykład mi zrobili kontrolę, załóżmy. Tak, tylko musimy po dokumentu podjechać, nie? Wiadomo. Ale w dokumentach kumpel mój mówił, że już będzie wszystko zrobione, nie? Będzie, wiesz, że w papierach będziesz miał swoje imię i nazwisko. Dobra, to co, to jedziemy tam? No jedziemy. A ten synek to kto to? No on wszystkim wie? A to jest mój pracownik, to on wie. Jak ci się w ogóle tu dziadzia pracuje? A, nawet tak, nieźle. Całe życie chyba tu jesteś, co? No trochę tak, to jest rodzinny warsztat. No bo tak skromnie sobie żyjesz, co nie? No trochę tak. No a ja wpadłem na fajny pomysł. Zamieniam się słuch. Nie chciałbyś sobie na koniec swojego życia, stary, pożyć troszeczkę godniej, chłopie? Jakieś młode laseczki, jakieś imprezki, no wiesz, większe kasa? Chciałobyś, oczywiście, że tak. No, myślisz, że na tym warsztacie to sobie zarobisz takie siano? No nie zarobię, no szanujmy się. Ja jestem świadomy, że tak sobie aż, ale z moimi umiejętnościami to gdzie ja indziej pójdę? No nie ukrywam, że posprawdzałem sobie trochę ciebie. Dużo osób cię poleca, co nie? No znam się z fachu, wiem, znam się. Miałbym dla ciebie ofertę malutką. To by musiało oznaczać to, że stary, pakujesz manaty i spierdzielamy z tego miejsca. Wyrywamy się stąd i robimy dobre siano. No ja wiem, że się krótko znamy, ale no czyje potencjał stary w tym? A na czym by ta współpraca miała polegać? Ty byś robił to, co robisz najlepiej. Nie musiałbyś się męczyć z jakimś przerabianiem samochodów. Jedyne, co byś robił, to byś przecierał te numery tak, jak robisz teraz. Mieniał je na nowe, pod takie, które będziemy mieć w dowodzie rejestracyjnym. Ja ci te samochody będę przywoził i będę te samochody potem gdzieś odsyłał. Ciekawa propozycja. Po prostu w skrócie. Tylko przebijasz stare fury. Nic więcej, nic się nie interesuje. Żyjesz jak król. No powiem ci, pasuje mi taka robota. Jest jedno ale, bo w to trzeba zainwestować. Czyli rozumiem, że co, chciałbyś? No chciałbym, no boż. Tradycją, warsztatem, ale no... Ja już też chcę trochę, ja już swoje lata mam i ja też chcę sobie godnie pożyć. A słuchaj, bo my tak gadamy, ja wjechałem do Los Santos, gdzie się spotykasz z tym gościem? No to właśnie w Los Santos, to do urzędu byśmy ten, bo to wiesz, oficjalnie w urzędzie jest robione, nie? Aha, a gdzie jest ten urząd? No to słuchaj, to jedź jak na razie tą drogą cały czas, ja ci powiem kiedy skręcać. Cały czas się tak na razie trzeba prosto. No dobra. Dziadzia dał się bardzo szybko przegadać, bardzo fajnie widzowie, ale to jest dopiero totalny początek. To, że on się zgodził, to spoko i mógłby ewentualnie sprzedać swój biznes, to też spoko. Ale najpierw trzeba się w ogóle rozeznać w terenie, no to od razu kasy nie będziemy z tego mieć, nie? No musimy ten fundament jeszcze dopracować. Fajnie, że on mnie wiezie na spotkanie z tym urzędnikiem, bo ja tego urzędnika widzowie sobie zawinę wokół palca. Dziadzia się cieszy, bo będzie zarabiał dużą kasę, więc już jest przeze mnie tak wpadł moje sidła tak naprawdę. Teraz wystarczy tylko zdobyć jeszcze kontakt do tego urzędasa i znaleźć jakieś dwóch kupców na magazyn na warsztat. Wtedy to już widzowie wszystko pójdzie z górki, nie? Kupię jakąś halę. Nawet mam pomysł, jak ogarnąć osoby, które nam te samochody będą ogarniać. Przecież mamy gang families, widzowie. Chłopaki chcą sobie na pewno zarobić, a pomagając mi w tym biznesie, to będzie easy money. Easy money, jak to mówi Norman. Dobra, urzędasz się odezwał. Jedziemy prosto, cały czas, albo dobra, jedziemy tędy prosto. Dobra, masz urząd, a my jedziemy dalej jak na razie. Okej. I tutaj w prawo w uliczkę. Tutaj? Tak. O, jest, dobra. Rzeczywiście widzowie, patrzcie, gościu kuloodpornym samochodem tutaj przyjechał, urzędas. No nieźle. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Dobry. Cześć. My po te papiery do tego auta, nie? Jasne, już daję. My się jeszcze nie znamy, nie? A to możemy się zaraz poznać, tylko wyciągnę papiery. Najpierw biznes. O kurde, najpierw biznes, już mi się podoba, widzowie. Dobra chłopaki, wy się pogadajcie, ja muszę za potrzebą, sorry.
Rozumiem, że to papiery do Seminole masz? No tak, tak jak się mówiliśmy. Ale problem jest taki, że ja nie podałem danych. To jak to wygląda z danymi? Wszystko mi nasz znajomy podał. Cały samochód. Przepraszam. Resztę to już ja załatwiłem. Mniej potrzebna jest tylko marka samochodu i tak naprawdę numer VIN. A ile taka usługa w ogóle kosztuje u ciebie? Po znajomości to możemy się dogadać tak naprawdę nawet na dobre piwo. Ale no tak dla obcych no to 5000. O, to już widzę, dlaczego mi dziadzia taką cenę rzucił. No bo widzowie, dziadzia mi wcześniej powiedział $800, a tu gościu 5000. Czyli dziadzia nam poszedł na rękę, czyli poszedł z nim na piwo. No dobra, czyli co, to ja mam płacić, czy dziadzia idziesz na rękę dziadzi teraz? Wszystko mamy już dogadane. No my już dogadaliśmy się, zapłaciłem. Dobra. Dobra, tak w ogóle to Logan jestem. Logan, kolejny Logan w moim życiu, Dwayne. Trochę ryzykujesz, co nie? Działam tylko z zaufanymi ludźmi. Dobra, może inaczej. Ile samochodów miesięcznie robisz? Oficjalnie wiadomo żadnego. Ale żeby nie zawyżać, żeby nie zaniżać. No tak nieoficjalnie to jest 30. A powiedz mi, ile możesz max wpisać takich samochodów do rejestru, żeby uniknąć przypału? Tak, żeby było bezpiecznie, nikt się nie skapnął. Myślę, że no jestem blisko limitu, ale powiedzmy, że no 2 razy więcej. Czyli jakieś 60 aut na spokojnie możesz wpisywać. A co jakbym ci powiedział, żebym był w stanie ci załatwić 30 kolejnych w skali miesiąca? Nie wiem, jakbyś miał to zrobić. No to tak samo jak ty masz swoje tajemnice, ja mam swoje. Pytanie, czy jest to osiągalne w twoim kierunku? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, żebyśmy razem fajną kasę ugrali, co? Dziadzia zna się na rzeczy. Cenię sobie profesjonalizm, wiesz? No właśnie, a ja zaś znam trochę ludzi na mieście. Czemu byśmy nie mogli w trójkę połączyć sił? Może nawet lepiej byłoby wtedy dla ciebie, jakbyś na przykład zerwał kontakty ze swoimi innymi, że tak powiem, klientami. Wiesz co, o moje kontakty to się nie martw, bo działam z ludźmi, z którymi działać będę i zamierzam im pomagać, jeżeli tego potrzebują. Aczkolwiek, no, zainteresowałeś mnie. Coś możemy podziałać. Potrzebujemy czasu, co nie? Bo problem polega w tym, że to jest dość świeży pomysł. Ja, żeby to wszystko uaktywnić, to musiałbym na początku nam załatwić miejsce, gdzie możemy to robić, więc to może troszeczkę potrwać. Dziadzia też musi zamknąć swój warsztat, ale musimy znaleźć kupca, więc... A co, warsztat chciałbyś sprzedać? No chciałbym ogólnie, no bo wiesz, jak faktycznie z tego można lepiej zarobić, to po co mam się gnieść na tym warsztacie? No wiesz, to jest cały twój dorobek życia, nie? No jest, no dorobek życia, no ale coś tego, że dorobek życia, jak nawet mieszkanie nie mogę śpię na kanapie w warsztacie. Ja mu nieraz doradzałem, by znalazł sobie jakichś pracowników, by to rozkręcił, by to ruszył, ale... Znaczy, no ale mam pracownika. Mam pracowników, tylko mi się wydaje, że wiesz, no tam na Sandy to ciężko. Wiesz co? Ja pracuję w Wydziale Komunikacji. My potrzebujemy w Sandy, ja potrzebuję znaleźć odpowiednie miejsce na stację diagnostyczną. Ale czekaj, stacja, czyli co? Chcecie przeglądy samochodów tam robić? Tak, tak. Ale to jak to działa? Wy jako Wydział Komunikacji też obejmujecie się tym? Tak, jest to państwowa działalność. No to czekaj, no to chyba idealnie by stary się składało, jak na przykład byśmy podsunęli warsztat. Dziadziusie jest przy głównej drodze, blisko ma do centrum Sandy zaraz obok, blisko też ma, żeby przyjechać do Los Santos. Jest takim fajnym miejscu, gdzie ludzie Sandy by nie musieli właśnie dojeżdżać do Paleto, albo nie musieliby do Los Santos wjeżdżać, tylko mogliby mieć wszystko na miejscu. Właśnie na takim miejscu nam zależało, tylko ciężko nam było je znaleźć. Dziadzia. Ale w sumie nie myślałem, żebyście... Dziadzia, co myślisz? Dla mnie bomba. No dobra, ale ile? Dla mnie bomba, jeśli no nie wiem, no taki warsztat to też dużo, no ja bym za taki warsztat 50 tysięcy przytulił, dziadzia, to nie? No 50 to jest taki... Szczerze, pieniądze tu nie grają roli, bo ja za to nie płacę. No to wszystko państwo sponsoruje, ja tutaj tylko muszę znaleźć i zatwierdzić. To ja, do państwo płaci, no ale... Ile będzie płacić? Bo my to wiesz, my byśmy chcieli szybko kogoś ogarnąć, a nie czekać potem. Ja wiem, jak te państwowe płatności się mają, bo na pieniądze nieraz się czeka stary kilka miesięcy. No się czeka. Wiesz co? To zróbmy tak. Jak chcecie za niego 50 tysięcy, to jestem w stanie wam od razu wyłożyć 50 tysięcy już dzisiaj. Jeżeli zależy wam na czasie. Od państwa z rządą wiadomo trochę więcej, odpowiednio sobie odciągnę to już, nie? Aha, czyli tak, co się działa, dobry jesteś. Czyli teraz dasz nam siano, a ty sobie i tak na tym zarobisz. No wiesz, czas to pieniądz, nie? Znaczy, no nie ukrywam, to jest dość uczciwa oferta mimo wszystko. Jak, co dziadzia, potrzebujemy kasy na teraz czy nie? No przydałaby się. Przydałaby się właśnie. A ten, a...
A tak zbaczając tematu, jak tak szybko szukacie, a nie szukacie może czegoś w paleto? Może żeby właśnie sobie też, nie wiem, coś zmagazynować tam, jakieś części? Bo tak się składa, że mam też dostęp do pewnego magazynu. Jak chcesz, to możemy pokazać, jak to wygląda. Szukać nie szukamy, ale wiadomo, wszystko się przyda, więc może prywatnie chętnie mogę na to zerknąć. Prywatnie nie potrzebuję, paleto to mnie nie ma zbyt często, ale czemu nie, bardzo chętnie bym się... No dobra, to spotkajmy się w paleto na stacji, co? To tam już dogramy resztę. Jasne, dobra. Dobra, to do zobaczenia. Widzowie, tutaj po prostu jest jakiś przełom w tej sprawie. Ten gościu może nam naprawdę pomóc zarobić fajne pieniądze. Dziadzia, wsiadaj. No już. Chwilę jeszcze słówko zamieniłem. Ty, skąd ty tego gościa wytrzasnąłeś? Długa historia. Trzeba tego gościa ugrać, jeżeli on jest w stanie przebijać miesięcznie 60 samochodów. Stary, wiesz jakie to są pieniądze? No, spore. Ty ile z nim już współpracujesz? Chodź, kilka dobrych lat będzie. Czemu ja na ciebie wcześniej nie trafiłem, co? Nie wiem, ale dobrze, jak 50 tysięcy zawłaszcza, to dobrze. A, bardzo dobrze, dziadzia, bardzo dobrze. Wątpię, żebyś dostał więcej. Dobra, jedziemy do paletu. Rzeczywiście, ten dziadziuś to nam spadł z nieba. Totalnie. Gościu łączy wszystko. Przez jedną osobę jesteśmy w stanie ogarnąć cały biznes. Hit. Chyba to jest po prostu dar za te wszystkie porażki, które ostatnio ponieśliśmy i mamy po prostu, wiecie, taki jakby szczęśliwy dzień. Ja bym w ogóle ten odcinek nazwał szczęśliwy dzień, widzowie. Nawet nie wiem, czy to... Jak widzicie teraz taki tytuł, to przez to, że naprawdę był szczęśliwy, ale w sumie jeszcze nie wiem, co wydarzy się później, więc jeżeli wszystko będzie git, to ten odcinek będzie miał na nazwie szczęśliwy dzień. Kurde. A ty ile masz ludzi w tym swoim warsztacie? Miałem kiedyś dwójkę, no ale jedna osoba się wysypała. Hmm. Mam tylko już jednego tego pracownika, co się widziałem. I Lakiego. Lakiego, to jest ten kojot. Tak, mój przyjaciel. Nie chciał, żebyś się przemęczał. Może warto byłoby zatrudnić jakichś ludzi, którzy mogliby ci pomóc. No, z jednej strony tak, pamiętaj, że to jest też pensja, nie? To by trzeba jakichś zaufanych ludzi, wiesz? Mógłbym też się odezwać do starych kontaktów, do starych znajomych. Właśnie rozsądne, potrzebujemy kogoś z doświadczeniem. No mam, znam kilka takich osób, ale wiesz, to jeszcze pytanie, czy chciałby do czegoś takiego wejść. A czy nie on? Taką furą? No nie wiesz. A, to jest on. Chodź, kubani. Ten, wsiądź do nas. Dobry. Wsiądź do nas, zawiozę cię. Ale masz szurę, no. Gdzie to dokładnie jest? Jeszcze potrzebowałem czegoś szybszego. Tamtym bym się tu wlógł strasznie. To jest tutaj, popatrz. Bierzesz sobie tutaj, tu masz garaż. Mhm. Zapraszam. Nie wiem jak w tym twoim biznesie. To jest dobra miejscowa, żebyś może sobie nawet to kupił prywatnie. Wiesz dlaczego? Czekaj, otwieram. Cyk, chodź. Wejdź, zapraszam. Tu masz jakby taki mini magazynek. Mało osób wie w ogóle, że coś takiego jest. No, szczerze nie spodziewałem się czegoś tak dużego. Mógłbyś sobie tutaj poskładować pewne rzeczy, to już twoja sprawa, czy to jakieś części, czy coś. Ale właśnie chciałem to bardziej zaproponować tobie prywatnie. Masz tutaj też biuro. Sprzęt oczywiście cały ci zostawię. No wiesz, no mógłbyś sobie trzymać te wszystkie papiery, które tam, wiesz, przepisujesz. Mógłbyś nawet je tutaj przepisywać, czy coś, żeby sobie nie odmówić chociaż takiego przypału w robocie. Wiesz co? Bardziej myślałem, że to będzie garaż na skutowanie samochodów, ale w takim przypadku to byłbym nawet zainteresowany. Bo nie ukrywam, że ciężko znaleźć coś takiego. Potrzebuję takiej właśnie przestrzeni do magazynowania. A ile byś był w stanie dać za takie coś? Szczerze, myślę, że coś około 50 tysięcy. Wiesz co? 65 tysięcy i może być twoje. Poczekaj. No dobra. Możemy się tak umówić. Tak? Mhm. No to powiem ci tak, że w zasadzie to co ja tu mam robić. Klucze są w drzwiach, bo nie zamykaliśmy. Wszystkie papiery, serio, wszystkie papiery, które potrzebujesz są tam. Jedyne co potrzebuję to siano. Czyli co, rozumiem, że kupujesz warsztat i kupujesz to za 115 tysięcy? No tak, tak zrobimy. Mogę ci powiedzieć, że takie zapłaciłem za to 120 tysięcy. To przepłaciłeś mi ją wszystko, wiesz? Nie, właśnie nie. Bo to oficjalnie nie istnieje w żadnych pismach urzędowskich. A, okej, okay. To jest tutaj postawione. Więc generalnie poznaj moje dobre serce. Mam nadzieję, że to będzie tylko zachęta do naszej współpracy. Ja jeszcze takich rarytasów mam kilka w kieszeni. No to dobrze, czemu nie? Tylko, że my też mamy jeden problem. Dziadzia, no. No. No to będziemy mieć sianko od pana. Tak? O, super. Musimy teraz tylko wytrzasnąć, gdzie my będziemy działać i w zasadzie wtedy się do ciebie zgłosimy, nie?
to już będzie większy problem. Znaczy, może nie aż taki no, duży, ale to spoko, nie wiem. Znaleźć tylko lokal. Nie? Ugadajmy się, jak siano ogarnąć, co nie? Jak się ustawiamy? Ty nam siano przywieziesz potem, czy jak? Wiesz co, możemy zaraz się udać do bankomatu nawet. Tylko wiesz co, jak wspomniałeś o tym warsztacie, mam jeden magazyn, który będzie niedługo trafiał na licytację. Jaką licytację? Został przejęty przez policję i będzie trafiał po prostu na licytację komorniczą. Może bylibyście zainteresowani. Aukcja komornicza? Słyszałem o tym kiedyś, a to nie jest tak, że jeżeli ktoś zwleka z płatnościami albo coś zostanie zajęte właśnie przez służby, to wtedy trafia na taką aukcję i można to taniej kupić? Dokładnie tak to działa. No dobra, ale w takim razie, jak to ma trafić dopiero na aukcję, to jakim sposobem chcesz to nam sprzedać szybciej, zanim to na aukcję trafi? Krótko mówiąc, mam kontakty. Myślę, że więcej nie musisz wiedzieć. Zróbmy tak, gdzie jest ten hangar? Byśmy sobie go najpierw zobaczyli, co? To musielibyśmy wrócić do Los Santos. No to idziemy. Kurde, widzowie, dzisiaj mamy taki odcinek podróżniczy. Znaczy się, zaczynamy kręcić biznes i po prostu zaraz, nie wiem co zrobię, jak ukręcimy biznes, cały biznes z jednym gościem. To jest po prostu niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją. Ja cię od kilku odcinków cały czas prosiłem czarnego rynku. Prosiłem się innych ludzi, żeby mi coś załatwili, żeby to. A dzisiaj naprawdę załatwiam to sam i sam zdobywam kontakty. I to jeszcze jakie kontakty? No kurde, cieszę się, że jesteśmy samodzielni w tym wszystkim. To co, chcesz podjechać pod furę czy kierunek Los Santos? Podjeźdź mnie, jak możesz. Dziadzia, to ja mam pomysł. No. Zostawię ci swoje auto, pojedziesz sobie na warsztat, weź tam już tego swojego koleżka ogarnij, popakuj się wszystko poruch, żeby jak najszybciej się pozbyć tego miejsca, a ja pojadę z naszym urzędaskiem i sobie obczajmy ten teren. Jak wszystko będzie git, to wezmę, a jak nie, to ci oddam pieniądze, czyli chyba, że chcę, żeby ci coś jeszcze rzucić z tego. Nie trzeba. Dobra, okej, okay, to będziemy w kontakcie, dziadzia. Mogę prowadzić? Właśnie miałem zapytać, czy jeździłeś czymś takim kiedyś? Bo powiem ci, że takim to jeszcze nie. Jechałem jakiś czas temu podobnym, ale taki, o kurde, widzowie, takim czymś jeszcze nie jechaliśmy. Ale mi się rodzi pomysł w głowie. Generalnie mamy już praktycznie wszystko dopięte. Teraz jeszcze tylko zależy od tego, czy będziemy mieć ten hangar teraz, czy nie, czy będziemy musieli szukać dalej. Jak ogarniemy hangar, to wtedy będę szukał osoby, która pomoże mi zrobić dystrybucję na Liberty i będzie od nas brała zlecenia na samochody. To jest pierwszy krok. Ale tak mi wpadło w ogóle do głowy, przecież Franklin Clinton, nasz kolega, ma własny warsztat samochodowy, w którym robią detailing i tuningują samochody i naprawiają samochody. Więc generalnie, jeżeli jakiś klient z Liberty City zamówiłby sobie samochód, jakiś, obojętnie jaki, i na przykład chciałby, żeby ten samochód był oklejony w czarny mat, to już przebite te auto z gotowymi dokumentami, które już jest w pełni legalne przez nas zrobione, moglibyśmy dostarczyć do warsztatu Franklina, tuningować to auto tak jak chce klient i wtedy gotowe auto wysłać na przykład do Liberty i jeszcze więcej na nim zarobić. Otwiera się tyle możliwości, widzowie, więc jakbyście chcieli, żebyśmy tak od czasu do czasu skorzystali z usług Franklina, jakoś się z nim dogadali, żeby on myślał, że tuninguje legalne samochody, a tak naprawdę tuningowałby samochody, które my kradniemy, które my przebijamy blachy i potem trafiają do jakiegoś salonu w Liberty, to może byśmy ugrali fajną kasę i przy okazji na takiej małej nieświadomości Franklina też skorzystali. Dajcie znać, co o tym myślicie, widzowie. Plany są naprawdę obszerne i to wszystko teraz zależy od was, czy się na to zgodzicie. No ja jestem podjarany moim pomysłem na biznes, więc dawajcie znaka, czy wam się podoba. Kurde, ale to jedzie. Nie narzekam. Dobra, to jaki kierunek? Los Santos. Jak będziemy bliżej, to dokładnie podam ci adres. Okej, to jadę. No i co, miałem jechać przez ten most. Gdzie teraz? W prawo. Tędy, tak? Jasne. Taki trochę tajemniczy jesteś, nie? Tak jak ci mówiłem, u mnie podstawą w pracy jest pracowanie z zaufanymi ludźmi. I trochę czasu minie, zanim w pełni ci zaufam. Póki co widzę w tym tylko biznes. Dobrze, że widzisz w tym biznes. To mnie satysfakcjonuje, widzowie, bo tutaj nie będzie żadnych sentymentów, nie będzie tutaj żadnego, nie wiem, jakichś nieporozumień. Po prostu biznes jest biznes, widzowie. Musimy do tego podejść też profesjonalnie. Nie będziemy się jakoś za bardzo przywiązywać do tego gościa, mam wrażenie, jest na chwilę obecną. Jak chcę, żeby był biznes, to będzie miał idealny biznes. No i gdzie teraz? Zatrzymaj się. No. Wiesz co, to totalnie nie tutaj. Ja pomyliłem miejscówki, bardzo się przepraszam.
Już się rzucam w GPS, gdzie jedziemy. Kurde, wywieźmy na taką industrialkę. Myślałem, stary, że będzie super miejscówka. Dużo wspomnień tutaj, a tutaj taki hit. No niestety ten garaż już zniknął z naszej oferty, że tak powiem. Wiesz, okay. Ostatnio był dostępny, ale no, niestety już go nie mamy. I tak został mi w głowie. To czekaj, bo to ja przyspieszę trochę. Przeszkadza ci to? Nie, nie ma problemu. No, nie przeszkadza ci, że jedziemy 160 obok komisariatu, pracując w urzędzie. Czemu nawigacja pokazuje mi tą lokalizację tutaj? Jedź do przodu. No. I tutaj skręć w lewo. Tutaj? Tak. To była siedziba bodajże jakichś gigantów, podsługiwali się jako, to jest otwarte? Tym, jako garażem. Tak, śmiało. Okej. Okay. Policja nie zamyka takich rzeczy, bo im się totalnie nie chce, wiesz. Wszystko spoko, ale przecież tutaj Franklin ma swój biznes, widzowie. Niedobrze, znaczy dobrze, niedobrze, widzowie. Ja wam muszę powiedzieć, ja tutaj broń Boże nie robię warsztatu do naprawy samochodów. Broń Boże nie chcę wchodzić Franklinowi w paradę. Nie chcę tutaj naprawiać samochodów, nie chcę tuningować samochodów i takie inne rzeczy. Ja po prostu chcę kraść samochody, przywozić je tutaj, przebijać i wysyłać dalej. Nic więcej, ale każda naprawa, każda taka inna rzecz związana z naprawą samochodów będę wysyłał do Franklina. Tam niech sobie Franklin zarabia, a ja będę miał dobrą przykrywkę. Magazyn jest dobry, no jest ogromny, widzowie. No nie do końca podoba mi się lokalizacja, ale z drugiej strony czemu nie? No, pod latarnią najciemniej blisko komisariatu. Dobra, zobaczmy co tu w ogóle jest. Wy pewnie kojarzycie skądś ten interior, co? No nieźle, nieźle to prezentuje. Dobra, tak w skrócie. Ten hangar działał jako przykrywka dla jakiejś grupy przestępczej. Oni tutaj naprawiali fury jedynie we własnym zakresie, więc to miejsce w ogóle nie jest postrzegane jako mechanik. Oficjalnie tak się za to uważa, ale nie jest ono czynne, więc nikt, wiesz, ci tu nie przyjedzie i nie powie, że chce naprawić samochód, nie? Jakbyśmy zmienili sztandary tutaj, wszystkie sztandary wywalimy, takie duperele i zostawimy tylko do te części, które ewentualnie są, to mogę to legalnie podpiąć pod na przykład jakiś importer samochodów, jakiś magazyn samochodów po prostu. Jak najbardziej, potem po prostu możesz przekształcić to po prostu jako w swój magazyn, nie? No właśnie o to mi chodziło i to, czy też garaż. To w sumie będzie bardzo rozsądne, mam wrażenie. Zwłaszcza, że sobie tutaj zwijasz rolkę i nikt ci tutaj nie wiedzie, nie? Tutaj sobie trzymasz co tam chcesz, czy legalnie, czy nielegalnie, nie? A tutaj oficjalnie masz jakiś garaż, nie? Czy co tam sobie wymyślisz? Dobra, dobra. To może być całkiem spoko. Tylko ile? No nie będę cię okłamywał. Tani, taki duży hangar, blisko centrum nie jest. Myślę, że byłbym w stanie ci go ogarnąć za 100 tysięcy. Dobra, 100 koła, ale starym to zróbmy inaczej. Nie dawaj nam kasy, a po prostu weź ten cały warsztat, to znaczy to gówno, co to jest lepiej, zapisz to na dziada i po prostu my sobie już tutaj poradzimy, nie? Przywieź nam tylko dokumenty. I możemy się dogadać, że możesz tutaj do nas wpadać i tutaj będziemy załatwiać te wszystkie rzeczy, co? Dobra, dobra, tak możemy zrobić. Nie odpowiada. W sumie to git. Dobra, to będziemy na pewno w kontakcie w takim razie. Dobra, gdzieś się podwieźć? Nie, ja se tu jeszcze poogarnię. Jasne, dobra. To na razie. Dzięki za dzisiaj, cześć. Tak jak mówię, troszeczkę mnie martwi lokalizacja. To może być dobry początek, bo potrzebujemy dużo miejsca, żeby te samochody gdzieś tutaj trzymać. I ja bym zrobił tak, widzowie, żebym te wszystkie sztandary pozdejmował, bo nam są totalnie niepotrzebne. Jak się w ogóle jest taka możliwość, to ja bym, widzowie, wywalił ten sztandar AutoCare, bo my to tutaj nie chcemy prowadzić serwisu. Kto wie, może nam się uda, jak nie, to zrobimy tu jakieś graffiti czy coś na górze i wtedy sobie z tym poradzimy. No, nawet nie będę mówił Franklinowi w sumie, że tutaj kręcę jakiś biznes. Nie będziemy ogłaszać tego hangaru, no jakoś to wymyślimy. Jak macie jakieś pomysły, żeby to ograć, to dawajcie znać, a resztę to ja już sobie poradzę, widzowie. Dobra, wszystko cacy, trzeba tu dziadzia zawołać, więc dziadziu pewnie tutaj za chwilę przyjedzie. A ja muszę jeszcze zrobić jedną rzecz. Cześć, głupszy. No halo. Słuchaj, głupszy, jak tam u was? Kto dzwoni? No, a kto może dzwonić? A, Dwayne. No. No, słuchaj, co? Głupszy, mam stare robotę dla was.
No mów. Jak będzie LG Eton na E7, powiedz, no, że jakby chcieli zarobić jakąś kasę albo mieli problem, bo ode mnie nie odbierali teraz telefonu, to żeby do mnie zadzwonili. Mam pewien pomysł na fajny biznes. Dobra. No, to w kontakcie, na razie. No siemano. Patrzcie się, kojotek przyszedł siwy, dziadek, nie wiem jak go nazwać, dziadzia fajnie brzmi, widzowie, zostańmy przy dziadzia. Ty, dziadzia! No? Jak ci się podoba? Co robisz, dobry? To wszystko będzie na ciebie teraz. Co ty gadasz? Tak, tak, tylko nie podoba mi się trochę lokalizacja, wiesz? Czemu? Bo za dużo, za blisko centrum, tak wiesz, no, trochę fajnie przypał, ale damy radę. No z jednej strony trochę za blisko centrum, no ale jest jak jest. Jest przestronnie, wiesz gdzie trzymać typ auta. Ja to widzę tak, że te wszystkie fury, które owalimy, będziemy trzymać tutaj, na widoku. A chodź na tył, patrz, zobaczysz coś. Dobra. Tutaj będzie twój pokoik. O kurde. No, i zobacz, chłopie. W końcu normalny wyrok. Będziesz mógł tutaj kimać w końcu. Jaka przestronność. Toaletę masz. Tutaj. Powiedz mi jeszcze, że z bieżącą wodą. No, musiałbyś tylko ten kibel posprzątać, ale dasz radę, nie? Dobra, młodzie się ten, młodzie. No właśnie. A ten, tutaj jeszcze zobacz. O. Myślę, że tutaj, stary, będzie idealne miejsce, żeby robić nasz biznes. Myślę, że tak, to będzie perfekcyjne. Tylko pamiętajcie, nikomu ani mru. Ja jeszcze spróbuję zamalować przed wejściem, widzieliście te auto naprawy? Ani mru. Tak. Ja tu coś wpierdzielę, jakiś, wymyślę jakąś firmę, zarejestruję na ciebie, dziadzia. Dobra. No, coś podziałam, coś po gminie. Jutro się zjawi ten twój kolega od papierów z dokumentami od tego wszystkiego, więc jak już dzisiaj możecie się tutaj rozgościć. Dwayne, a ty w ogóle potrafisz kraść auta? Ja? No więc stary, no jasne, no przecież chłopie, proponuję ci biznes i co, żeby nie miał auta ukraść? To chodź, pokażesz. A że teraz? No, a kiedy? No dawaj, tylko musimy pojechać na jakąś taką dzielnicę, wiesz. No dobra. Młody, chodź na chwilę, zadanie jeszcze dla ciebie. Tu zostanie. Jak wrócę, to ta łazienka ma ślić. No, działaj młody, działaj. Powodzenia. A, i laki ma się zapiekała. Masz nawet laki odkurzasz, tu masz stary w zestawie. To co, jedziemy moim pewnie, nie? Na czym? No nie wiem, co z tym twoim gruchotem tam, gdzie zostawiłeś? Wiesz co? Prawda jest taka, że to ledwo jeździło, więc myślę, to do ruchu ulicznego nie było dopuszczone. Tutaj w ogóle na lewo ma warsztat mój przyjaciel. Tak? No i wolałbym, żeby nie dowiedział się, że to należy do mnie. Po prostu, jakby ktoś pytał dziadzia, co ty tu robisz, albo co to jest za miejsce, to powiedz, że to, że zamknięte, co nie? Że, dobra. Że tutaj tylko trafiają auta na eksport i tyle, nie? Dobra. Nie, żeby się nikt nie dopytywał. Dobra. Rozumiecie chyba, o co chodzi. Po prostu tak będzie bezpieczniej, a ja nie chcę nikomu wchodzić w paradę. Trzymamy to bardzo anonimowo i szukamy potencjalnych klientów. A musimy znaleźć dobrą przykrywkę na tą miejscówę. Coś wymyślimy. Wy też wiem, że mi na pewno w tym pomożecie. No dobra. A z ciekawości, czym ty chciałbyś to auto otworzyć? No nie wiem, no zobaczysz. No chciałem, żebym ci pokazał. No to ci pokażę. No dobra. Gdzie są jakieś auto? O, widzisz tu? Patrz. Weź mnie coveruj. Kto to tam dobra. Jest? Trzeba tego dziada wywalić. Gdyby mnie nikt z chłopaków widzowie nie zauważyli, bo zaraz mnie pobiją jeszcze. Ty chcesz? No, może być ty. Patrz. Cyk. Jezus, wchodzisz. Maria, młody. I patrz, kabelki. No i co, jedziemy. Jezus, Maria. Co? Czekaj, no co, ej. Czego się boisz? Wracaj, dziadzia, co ty? Ty niepoważny jeszcze. Czemu? No żłokcia, auto, ten kraś. No stary, jak chcesz ukraść inaczej auto, jak to zamknięte? Wytrychem! Jak wytrychem? Normalnie wytrychem! A masz tak... Nie używać wytrychu? No nie, jak użyć wytrychu? Jezus Maria, no podchodzisz, tutaj masz zameczek, nie? No. To wytrychem majstrykujesz, podważasz te... Boże, jak to się nazywało? Wcześniej by się stresowałem. Dobra, spoko dziadzia, powiedz mi co mam robić, to ja zobaczę. A, dobrze to robię? I delikatnie zameczki musisz podważać. Czekaj. Oj, czekaj, ktoś idzie. Krymie. Co to? Krymie. Kurczę, gdzie te klucze? Już tutaj upadły ci dziadzia, spokojnie.
Dobra. I co, co tak strzelać masz, do co chodzi? Tak. Chyba... O! Chyba... Nie! Nie! Delikatnie, żebyś alarmu nie włączył. O! Coś skoczyło. Coś skoczyło. To dobrze, to tak ma być. Widzowie, zaraz to spierdzielę. O! O nie, spadły, spadły. Ile auto ma takich zamków zawsze? Średnio 4. Jeszcze jedno mam, no. Chyba cykło. No i tak masz przygotowane. O kurde, rzeczywiście! No. I tak można każde auto? Tak, bezszelestnie, bez... Co ty gadasz? No. Dobra, spadajmy stąd, bo jeszcze ktoś... No tak, jestem w szoku, dlaczego o nie. Łokcie wybija. O kurde, widzowie, zjeżdżajmy, bo ktoś tam stoi na nas patrzy. Ja co? Pierdzielę. Jedźmy stąd, zwijajmy. Co się stało? Nie, no nie widziałeś? Nie. Obserwował ktoś nas, spadamy stąd. A. Widzieliście, widzowie, dobra, to nie był pierwszy raz, ale nabyłem nową umiejętność. Szczerze, wcześniej nie mieliśmy szans, żeby ktoś nas nauczył kraść samochody za pomocą wytrychu. Teraz już wiem, że jest to całkiem łatwe i całkiem przyjemne. O kurde, głupszy. Ta, sorry, to byłem ja. Ta? Co? Ta, to byłem ja. A co? A. Nie, no bo widziałem cię z jakimś dziadkiem i się tak zastanawiałem. Tak, sorry, kurde, w sumie głupio zrobiliśmy, że tam akurat, ale wiesz co, uczyłem się coś robić, wiesz? Co, się uczyłeś myć szyby? Tak, dokładnie. To tak zarabiasz teraz? Nie, głupszy. Dobra, będę w kontakcie, na razie. No siema. Kurde, powiem wam, że dzisiaj taki dzień biznesowy, bym powiedział. Bardzo dużo rzeczy udało nam się załatwić. Jeśli wam się podoba nasz nowy biznes, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu. A, właśnie! Jutro do mnie odezwie się ten gościu z czarnego rynku. Znaczy, co ja gadam? Ten Rambo się do mnie odezwie i musimy podjąć decyzję, czy lecimy z nim, czy nie. Ja mimo wszystko byłbym skłonny spróbować, więc dawajcie znać, co o tym myślicie. Pamiętajcie, że na sklepie jest promocja na Dzień Dziecka, gdzie podkładki macie zdecydowanie taniej. Więc jeżeli chcecie podkładkę z tej serii, czy to pod myszkę, czy na biurko, to zapraszam do sklepu. No i zostawiajcie łapy, zostawiajcie suba i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już w kolejnym odcinku i zaczynamy działać, a nie gadać. Więc do zobaczyska. A na www.ospone.pl wleciała właśnie nowa kolekcja dla prawdziwych fanów serii Życie Gangstera. Podkładki z waszymi ulubionymi bohaterami są dostępne w dwóch produktach. Jedna z nich to wysokiej jakości gładka podkładka pod myszkę, mierząca 27 na 19 cm, wykonana z czarnej antypoślizgowej gumy, motywem pościgu i ulubionymi bohaterami serii Życie Gangstera. Oraz podkładka na biurko o rozmiarze 50 cm na 35 o grubości 1 mm ochroni twoje biurko przed uszkodzeniami takimi jak zarysowanie, wytarcie oraz działanie gorących płynów, plus nawet tymi najcięższymi. Sprawdzi się także jako obrazek, który możecie sobie wstawić w ramkę i powiesić na ścianie. Na podkładce również pokazany jest motyw serii z Życia Gangstera. Oraz na obydwu podkładkach na samym dole znajdzie się autograf Ospone.